teraz w kolejnym szamafru. Jestem właśnie tutaj jest lodziarnia oczywiście, Primavera, ale to jest oczywiście co? Lunch bar, Primavera, lunch bar, cafe. Oczywiście. Mamy dzisiaj 15, nagrywam to 15 lutego, czyli dzień singla, czyli mój dzień. Ale widzicie, o proszę bardzo, są jeszcze tutaj dekoracje walentynkowe. No i cóż, na razie kawusia, a później oczywiście ja lubię cappuccino po południu. Wiem, że Włosi nie piją po południu, tylko rano, ale ja jestem Polakiem. Przynajmniej z tego co wiem oczywiście. Także mordeczki, jakieś dobre jedzonko na pewno spieszamy. I proszę bardzo, tak się od tej strony prezentuje moja kawusia. I zobaczycie jeszcze jak pięknie to wygląda. Róże i właśnie jeszcze te świeczuszki, ta świeczka, no po prostu ślicznie wygląda. Tu jest rezerwacja, ale na późniejszą godzinę, na 18, także na pewno się wyrobię. Bum. I proszę bardzo, ciasteczko, ryoba, korzenne. Bardzo lubię moczyć w ten sposób. Tylko najpierw jeszcze piankę zdjąć. Przepysznie. Bellissimo. Na mleku migdałowym. Jak wiecie, ja akurat bardzo rzadko piję na mleku krowim. No to zaraz oczywiście się namyślę, co zjem, co zjeść. Ale na pewno będzie to bez sera. Bo wiecie, nie mogę. Kawusia przepyszna. A teraz... No cóż. Co by tu zrobić? Przy okazji, dzisiaj taki outfit. Takie dodatki. No cóż. Trzeba się trochę namyśleć. Także dajcie mi chwilę. No i złożyłem zamówienie. Zjem sobie bajgla, salmonę, ale specjalnie zamówiłem, no bo tutaj w karcie jest, że jest mozzarella i sos tatarski. Bez mozzarelli oczywiście. Zamiast sosu tatarskiego majonez i sos jalapeno. Także będzie pysznie, będzie przepysznie, bo oprócz tego co podałem jest jeszcze łosoś, jajko gotowane, sałata, sos tatarski, suszone pomidory. Także będzie przepysznie, już się nie mogę doczekać. Tak. No i mordeczki, proszę bardzo, jest oto mój bajgiel z łososiem, ale będzie mi oczywiście łatwiej zjeść bez kolazolety. Dostałem też sztuczce, ale oczywiście taką kanapkę ja praktycznie zawsze ręką mam. Mamy tutaj łososia, jest jajeczko, mocno chrupiąca mrówka, a właściwie bajgel. Jako sosy wziąłem, tak jak już mówiłem, zamiast tatarskiego wziąłem majonez i jeszcze jalapeno. Thank you.
Bułka bardzo chrupiąca, sałata naprawdę dobra. Jajeczko. Czuć, że jest naprawdę bardzo dobre. Bo jest różnica w smaku między jajkiem trójką, a na przykład zerówką. A nawet między jedynką a dwójką. Jest, przynajmniej ja dostrzegam różnicę w smaku. Ok, już końcóweczka. Co do łososia, bardzo aromatyczny, naprawdę świeżutki, czuć tą świeżość, czuć lekką wędzonkę, nie jest mocno wędzony, jeśli w ogóle. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest to taki półsurowy, ale to po prostu mi bardzo pasuje. W końcu się przekonałem do surowej ryby i co? Bardzo mi pasuje. Jest świeżutkie, świeżutkie musi być. Jeszcze raz powtarzam. Świeżość. A teraz czas na gryza z pomidorkiem. Przepyszok. Ok, widzimy się na podsumowaniu. No i mordeczki, czas na podsumowanie. Jeszcze kupiłem taką tą fajną zwierzkę, handmade. Sznurek w akcji na Instagramie. Przepyszny ten bajgiel, po prostu poezja. 6 na 6. Po prostu bije wszystko. No, ja tylko nie brałem mozzarelli i sosu tatarskiego. Wiem, że to pewnie by inaczej trochę smakowało, ale kij z tym, ważne, że było to najlepsze. Kawusia, mocna piątka. Piątka z plusem, także mordeczki polecam. I o dziwo, nie było paragonów grozy. Nie było najtaniej. Wiadomo, przecież to jest lunch bar, a nie podrzędna knajpa. Ale wiecie co? Za to jestem w stanie zapłacić 50 zł. Razem z tą zawieszką. Tak jest. Mordeczki, opłaca się. Jak chcecie dobrze zjeść, jak chcecie... może jeszcze będą takie zawieszki. Widzę, że tutaj akurat przy barze są w tym oto koszyczku. O, tutaj. Tam jeszcze są po 15 zł. 15 zł taka zawieszka. Jestem w stanie zapłacić, bo to jest handmade, bardzo ładnie zrobione. No i cóż, ten bajgiel, miałem mówić porchetta, przecież porchetta ja na poprzednim vlogu jadłem. Ten bajgiel 22 zł plus 14 zł cappuccino. Opłaca się, jak chcecie naprawdę dobrze zjeść i dobrze się, dobrej kawy się napić. Tutaj, w Starachowice, przy Alei Armii Krajowej 3. Także mordeczki, trzymajcie się, wielkie pozdro, piona!